Witam wszystkich tu kadomania.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy rzutnie w obrębie modelu. Jak widzicie, na naszym ekranie mam już przygotowane przykładowe rysunki budynku. Na górze, parter, poniżej, przekrój. Czym są rzutnie? Rzutnie pomocne są nam, gdybyśmy chcieli podzielić ekran na kilka niezależnych części. Przykładowo. Gdy robię zbliżenie na nasz przekrój, jest to w tym momencie zbliżenie czytelne do pracy, jednocześnie nie widzę naszego parteru. Gdybym chciał podzielić ekran na dwie, na przykład połówki, z pomocą przychodzą nam rzutnie. Pasek narzędzi rzutnie mamy na górze naszego ekranu. Aby wywołać rzutnię, klikamy na ikonę Okno Dialogowe Rzutnie i pojawia się nam Okno Dialogowe Rzutnie. Jak widzicie, po prawej stronie mam podgląd naszego ekranu. Gdybym chciał podzielić ekran na dwie pionowe części, podgląd pokazuje nam dwie połówki, gdybym chciał zrobić dwie poziome. Analogicznie, gdybym chciał zrobić cztery równe, Ekran dzieli się na 4 i tak dalej. Otóż mnie interesują dwie połówki poziome, czyli coś takiego. Zatwierdzam, klikam OK i jak widzicie, nasz ekran podzielił się na dwie niezależne połówki. Gdy kliknę na jedną połówkę, mogę nasz rysunek przemieszczać. Przykładowo sobie zrobimy coś takiego. Klikam na połówkę poniższą, robię zbliżenie i mamy coś takiego. Mogę sobie w tym momencie przykładowo robić oddzielne, niezależne zbliżenia. Gdybym chciał na przykład coś zmienić w naszym budynku, bardzo przydatną opcją są rzutnie. Gdybym chciał wrócić do stanu pierwotnego, nic prostszego. Wystarczy kliknąć ponownie na ikonę okno dialogowe rzutnie, bądź po prostu wpisać w wierszu poleceń polecenie rzutnie. A więc wpisuję polecenie rzutnie, wciskam Enter i ponownie pojawia się nam okno dialogowe rzutnie. Klikam, rzutnia jedna, zatwierdzam, klikając OK, i nasz ekran wrócił do stanu pierwotnego. OK, na dziś to by było tyle. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.